celu, obejrzyj się i mów mi głośno i wyraźnie, gdzie jesteś i co widzisz. Mnóstwo kolorów. Mnóstwo kolorów. Przede wszystkim fioletu. Mhm. Jestem jakby w takiej, głośno, w takiej spirali, taki wir. Mhm. Cała energia wibruje wokół. Mhm. Jasne kolory też. Żółtego. Czy to jest złote? Zielonego. Może być złote. Mhm. Zieleni. Mhm. Wszystko bardzo mocno pulsuje. Masz wrażenie, że to jest to przyjście? Czy widzisz coś jeszcze? Mam ciarki, jak mówisz. Proszę? Mam ciarki, jak mówisz, że jest to przejście, bo widzę tylko jakby taki wir. Dobrze. I na końcu tego wiru jest światło. Dobrze. Jak się czujesz, jak patrzysz na tą spiralę? Jest nad tobą, czy przed tobą? Jak to jest? Tak jak studnię widziała, w dół. W dół? W dół. Mhm. Jak się czujesz, jak patrzysz tam, tą spiralę? Co czujesz? Dobrze. Dobrze, to na ten moment, tam se odczekaj, przyglądaj się wpierw. Ja zapraszam twojego przewodnika duchowego tutaj na to miejsce. Witam ciebie serdecznie. A ty obserwuj, kto się zbliża. Albo co? Punkt jest ten do Oasa Aus. Możesz tego poczuć. Na pierwszy raz nie musisz zobaczyć, ale możesz tylko poczuć. Pojawia się powolutku oko. Oko? Pojawia się oko. Skąd to oko? Z której strony? Czy na wprost. Na wprost ciebie? Opisz to oko. Ono jest teraz niewyraźne, ale mam odczucie, że mu się zbliża. Teraz się zbliża. Zbliża się? Zbliża się. Przez to oko bije bardzo mocno światło, takiego żółto-złotego koloru. Mhm. Spokojnie. Jest piękne. Dobrze. To jeszcze ja zapraszam tutaj, na to miejsce, mojego przyjaciela duchowego Vesius. Witam cię serdecznie. Proszę ciebie, żebyś był jako dodatkowy obserwator i opiekun Kasi, tak? Kasia, tak? Tak. Tak mam mówić, Kasia, nie Katarzyna? Kasia. Jak czujesz? Dobrze. I teraz obserwuj, czy dodatkowo. Ja odczułam w splocie słonecznym teraz bardziej, wiesz, takie, nie wiem co, jakąś energię w splocie. Jakiś taki ból, nie strach dolnej partii. Co czujesz? Emocje czujesz? Tak. Ale te emocje jakie? Pozytywne czy negatywne? Ani nie negatywne, bo czuję spokój, ale taki uderzenie w żółt. Mhm. Dobrze, tutaj już jest twój przewodnik duchowy, Vesius też jest. Przywitaj się. I zaraz się dowiemy. Nie wiem, kto odpowie. Do ciebie informacje dopływają. Ja proszę o odpowiedź, co odczuwa w tej chwili właśnie Kasia.
Pierwsza myśl to jest też... Stres. Stres? Tak. Jaki to jest stres? Od czego? Czym jest wywołany ten stres? Poczułam serce, wiesz? Nie wiem, nie słyszę, ale poczułam bardzo mocno serce fizyczne w tym momencie, takie uderzenie na serce fizyczne. Mhm. Dobrze, to ja się pytam, co zaczyna teraz się dziać. Proszę o odpowiedź, może Ty, Wezius, odpowiesz, albo Twój przewodnik duchowy, bo on też jest jeszcze w tym momencie. Nie, zaraz się dowiemy, wszystko się wyjaśni. Ja poproszę, co to jest? Czy ktoś chce przeszkadzać? Nie? Nie. Oko jest przepiękne przede mną, teraz całe zło. Dobrze, to ja się pytam, czy ten stres, który Kasia odczuła i to emocjonalne, to uderzenie serca, czy to coś ma wspólnego z tym okiem i z tą spiralą? Przed podróżą. Przed podróżą. Jak to czuwasz? Boi się tej podróży? Kasia, poczuj to. Wiesz, ja chyba długo na nią czekałam. To są emocje? Tak. Dobrze. To teraz ja poproszę to oko. Co to jest za oko? Proszę informację, ty w tej chwili tam jesteś. Już dopływają do ciebie. Co to oko przedstawia? Otwiera się na informacje. Jesteś otwarta całkowicie. Jakie znaczenie ma to oko, które jest przed tobą? Chodzi takie, jest to miłość. Miłość? Miłość, światło. Miłość, światło, dobrze. To teraz ja zadam pytanie. Czy Kasia, Katarzyna, czy będzie przeniesiona przez ten spiralny tunel? Przyszła odpowiedź tak. Tak, to teraz... Kasia, poczuj, ja poproszę, twój przewodnik duchowy bierze cię za jedną rękę, Wezius bierze cię za drugą rękę. Będę ci towarzyszyć w tej podróży. Ja się pytam, czy będziecie, przewodnicy, towarzyszyć teraz w tej podróży, w tym portalu Kasi? Tak. Tak. No to już. Jest ta podróż całkiem bezpieczna? Tak. Dobrze. To teraz... Oddychaj spokojnie i poddaj się tej podróży w spiralnym portalu i obserwuj, co się dzieje i mów na bieżąco, głośno i wyraźnie, co się zmienia, co widzisz, patrz się przed siebie. Wymysłane problemy. Się dzieje. Ja widzę dalej tylko kolory i widzę to oko przed sobą. Na razie nic. Czy to oko cię prowadzi? Jest przed tobą? Patrzy na mnie, tak. Patrzy na nie, ale to jest też w tej podróży, tak, towarzyszy? Tak, to jest to oko, które patrzyłam od początku. Na nic się jakby nie zmieni. Dobrze. Czy... Ja to oko. To ja się teraz zapytam tego oka, bo dostaniemy informację. Kim jesteś? Kim jesteś? Ja się pytam tego oka. Kim jesteś albo czym jesteś? Ja usłyszałam przewodnik. Przewodnik. Bardzo dobrze. To jest twój przewodnik duchowy, tak? Bardzo dobrze. I on ci towarzyszy. Dobrze. I Wezius, jesteście już tutaj? Przy Kasi? Ja nie mam odczucia, że on jest.
Ale ja mam odczucie, że on jest. On jest. On towarzyszy tobie też. Tylko teraz za chwilę to poczujesz. Za chwilę to poczujesz. Dobrze. Popatrz, ja zadam pytanie i do ciebie to dotrze. Będziesz teraz ty wiedziała, rozpoznasz. Wiesz już, czy przygotowałeś tą podróż, to spotkanie dla Kasi dzisiaj? Tak. Dobrze. To przywitaj się z Wędrówką. Ja już pojechał na stołówkę. Ja już proszę was na stołówkę. Dobrze. Co się dzieje teraz? Nie mam wrażenia poruszania się dalej, stoję jakby przed tym okiem. Dobrze, ale wkoło ciebie coś się zmienia? Cały czas barwa kolorów. Barwa kolorów. Barwa kolorów. I te kolory wibrują? One zmieniają barwę, ale nie wibrują w tym momencie. Zmieniają barwy, tak. To znaczy się porusza się. Zmienia się przestrzeń. To teraz weźmy, ja się pytam, gdzie jest przenoszona Kasia? Pierwsza myśl to jest informacja. Czy jest przenoszona na jakiś specjalny poziom? Usłyszałam poziom, ale nie wiem jak. Poziom usłyszałaś. Dobrze. No to się wszystko wyjaśni. To wszystko idzie po kolei. Czy ta podróż będzie długo trwała na ten poziom? Tak. Tak? Dobrze. To ja się pytam ciebie. Oko, jesteś przewodnikiem duchowym, także się ukazał, tak? Od Kasi? Dobrze. Czy mogę, jak mogę do ciebie się zwracać, chodzi o komunikację? Pytam się tego oka. Możesz mi podać jakąś nazwę czy imię, żeby mogła się do ciebie zwracać bezpośrednio? Przyszło Ibis. 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 Dobrze. Dziękuję tobie, Ibis. I pytam się ciebie, Ibis, dlaczego ukazałeś się jako oko dla Kasi? Jesteś przewodnikiem duchowym i to na pewno ma jakieś znaczenie. A ty słuchaj się, co tobie mówię. Słowo Egipt. Egipt? Dobrze. Czy ja się teraz zapytam, czy ta podróż, Jezus, odpowiedz mi, czy to jest powrót Kasi, żeby miała wgląd do jej jednego z poprzednich żyć? Tak? No to dobrze. No to już to proszę o przeniesienie. Ja liczę od 5 do 1 i ty czujesz, jak wracasz jako obserwator do jednego z twoich poprzednich żyć, które jest bardzo ważne i ma wpływ na twoje dzisiejsze istnienie jako Kasia. 5, 4, 3, 2, 1. Teraz. I rozglądnij się, gdzie jesteś. Co to jest za miejsce? Dziecko rozglądaj się. Spokojnie rozglądaj się.
głośno kolory. Tylko dużo kolorów. Dużo kolorów. Zmienica kształtów. Czy te kolory to jest jakaś specjalna ochrona dla Kasi? Przyszło tak. Dobrze. Czy już możemy tą zasłonę otworzyć, żeby Kasia odnalazła miejsce, na którym żyła? Jesteś tylko obserwatorem tamtejszego życia. Czy teraz ta zasłona może być odsłonięta? Pytam się. Nie? Dlaczego? Jaka przyczyna jest, że jeszcze w tej ochronie musi być? Nie jestem gotowa. Nie jesteś gotowa? Czy ta podróż do tego Egiptu się odbędzie w tej chwili? Jeszcze jest, ta podróż ma trwać? Że ta podróż to jest przygotowywanie ciebie, tak? Tak. Dobrze. No to bierzmy sobie jeszcze troszeczkę czasu. Tyle, ile potrzebujesz. I poddaj się teraz, poddaj się. Jesteś w całkowitym bezpieczeństwie, jesteś tylko jako obserwator. I dopuszczasz do siebie, dozwalasz, że zobaczysz jedno z twoich poprzednich żyć w Egipcie. I dozwalasz na to. Poczuj tą swobodę. Jesteś tylko obserwatorem. So it has damaged the spine or? No, you just press it. Press it. Yeah. I dozwalasz na otwarcie się, na zobaczenie tego ważnego zdarzenia w tamtejszym twoim istnieniu. I co się dzieje? Chce ci płakać? Spokojnie oddychasz głęboko i dozwalasz, dopuszczasz na otwarcie się tego obrazu tamtejszego twojego istnienia. I za chwilę zobaczysz za chwilę, kim byłaś, gdzie żyłaś. Jesteś tylko obserwatorem. Powracasz. Coraz głębiej, zagłębiasz się. Co się zmienia? Can I ask him to put his hands on the heart here? Between the shoulders. Kolory bardziej się zagęstniły. Dobrze. Są mocniejsze, intensywniejsze. Jakie masz odczucie? Że coś mnie blokuje. Właśnie. W gardle. Za chwileczkę. Teraz tą blokadę będziemy ściągać. Ty poczujesz lekkość, nie ma żadnej blokady. To jest wszystko ściągane. To są tylko odczucia, symptomy, odczucia. Ale nie mają żadnego wpływu teraz na twoje ciało. Absolutnie nie. To teraz ja zadam pytanie i ty masz tą informację. Czy było jakieś wielkie wydarzenie w tamtejszym twoim życiu? Dobrze, wszystko się wyjaśni za chwileczkę. I to jest... Coś przeniosłaś z tamtego życia na dzisiejsze życie, jako na teraźniejsze, jako Kasia? Tak. Dobrze.
I dlatego wyjaśnimy to, czy ma ta ochrona, która jest Tobie teraz dawana, czy coś tam ma związane jest z jakimś wielkim wydarzeniem, które było zagrożeniem w tamtym życiu dla Ciebie? I Ty teraz wiesz dlaczego. Informacje się teraz otworzyły w Tobie. Ty teraz wiesz. Kto Tobie zagrażał w tamtym życiu? Co to było? Ciemna strona. Ciemna strona. Mhm. Doszło do wydarzenia. Dobrze. I za chwilę się pytam Bezius, czy Kasia, czy będzie miała teraz wgląd, żeby obejrzeć tę całą sytuację? Ja słyszę nie. Nie. Dobrze, to czy możemy to zorganizować tak, żeby jaki ekran się przed nią tylko otworzył? Tam ona nie będzie wchodziła, tylko będzie obserwatorem, jak w kinie. Czy jest to możliwe? Tak. Dobrze. Okej, to ja poproszę Bezius, przygotuj specjalny ekran, żeby Kasia mogła jako obserwator z zewnątrz obserwować poprzednie swoje życie, istnienie, kim była, co się działo, jeżeli to takie bardzo ważne zdarzenie dla niej było i potrzebuje tego wspomnienia, żeby coś zakończyć. I już to zaczyna się dziać. Co widzisz? Co zaczynasz widzieć? Zaczynam widzieć siebie jako kobietę. Widzisz siebie jako kobietę? Obserwujesz to, tak? Poczucie. Dobrze. Ale widzisz przed sobą, tak? Ja ją... Ty tylko obserwujesz. Tam nie wchodzisz, tylko obserwujesz. Patrz jak na ekran. I teraz ta kobieta, no to obserwuj teraz jakie nogi ma. Na nogi spojrzyj, co ma na nogach. Co ta kobieta ma na nogach? Ma sandały. Sandały. Dobrze. Ty teraz wszystko wiesz. Te informacje nie odgrywają teraz żadnej roli na teraźniejsze Twoje życie. To są tylko wspomnienia z przeszłości. Ile ma lat? Ile masz lat? Tam. 30. 30. Jakie masz imię? Spokojnie, spokojnie. Jakie masz imię? Spokojnie. Jesteś w całkowitym bezpieczeństwie. Jesteś obserwatorem. Jakie jest Twoje imię? Jakie jest Twoje imię? Oddychasz spokojnie. Jakie jest Twoje imię? Spokojnie, oddychasz spokojnie. Dopuszczaj do siebie te informacje. Dopuszczaj do siebie te informacje. Wszystko się otwiera. Wszystko się otwiera. Ty masz te informacje, dopuszczasz do siebie. Jakie jest Twoje imię? Co się dzieje? Zakazane mi było mówić. Na imię. Ja słyszę to imię. To jest Nefretete. Nefretete? Zakazane było Tobie to mówić? Kto Ci zakazał to mówić? Spokojnie, 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 oddycha spokojnie, 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 spokojnie. Kto Tobie zabronił powiedzieć to imię? Pan Żak. Ja mam odczucia, że to był mój mąż. To był tu... Mój mąż w tym... tej reinkarnacji Jagubice. Odczułaś tą energię? Kto to jest? Kto to jest? O kim ty mówisz? O twoim mężu? Kto to jest? Echnatonie. Echnaton. Echnaton? Był twoim mężem? Spokojnie, spokojnie.
I teraz opisz siebie, ty widzisz siebie, masz tam piękne lustro, stoi przed tobą, masz tam, jesteś w komnacie jakiejś, czy gdzie jesteś w tej chwili? Spokojnie. Ja nie widzę, gdzie ja jestem. Nie widzisz, gdzie... Nie widzę, gdzie jestem. Nie widzisz, gdzie jesteś? Nie. Dobrze, chwileczkę. Spokojnie, 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 spokojnie. Koncentrujesz się teraz na samej sobie. Powiedziałaś, że twoje imię jest Nefretete. Ale zabroniono mi powiedzieć. Zabroniono tobie powiedzieć. Mówić o tym. Teraz w tym miejscu, gdzie jesteś, tam dostałaś takie informacje, że ktoś ci zabrania powiedzieć to. On zabronił to mówić. On, ten... Echnaton. Echnaton. To ty teraz wiesz, ile on ma lat w tym czasie, jak ty masz 30 lat tam, jako Nefretete. Przychodzi mi 40, że on ma 40 lat. 40 lat? Jakie masz odczucia do tego? On był faraonem, władcą? Kim on był? Był faraonem. Faraonem? Jakie odczucia masz tam, w tym miejscu do niego, jak wiesz, do twojego męża? Ja go kocham, ale się go też boję. Go kochasz i się go boisz? Czy ten faraon jakieś ma tajemnice, przed które w skryciu trzyma przed ludzkością? I ty jako jego żona wiesz o tym? Spokojnie, to tylko jest wgląd w przeszłość. Informacje są otwarte i teraz może spokojnie o tym mówić. Czy on ma jakieś tajemnice, które ludzkość nie wie? Ja czuję teraz ból w sercu. Spokojnie. Nic nie ma, jest wszystko dobrze. To są tylko symptomy, ale nic nie jest, jest wszystko dobrze. Jaką rolę ty odgrywałaś jako jego żona? Jaką rolę odgrywałaś jako jego żona? Czy byłaś doradczynią, czy tylko towarzyszką w jego życiu? Kim byłaś? Kim byłaś? Byłam wsparciem dla niego, byłam taką... Głośno mów. Wsparciem, miłością. Mhm. Prawą ręką. Piękna kobieta. Bardzo piękna kobieta. Mhm. Jak to się stało, że zostałaś jego żoną? Wracasz do tego momentu. Jak się stało? Skąd jesteś? Gdzie się urodziłaś? Przychodzi tylko, że byłam wybrana. Byłaś wybrana? Urodziłaś się też w Egipcie? Mhm. Czy jesteś jedyną żoną, czy jeszcze jest więcej takich pań tam na biegu? Jest ich wiele, natomiast ja... Jest ich wiele? Ja, tak. To są wszystko jego takie partnerki? Jest. Głośno, Kasiu. Jestem taką jedną z tych jego głównych żon. Jesteś jedną z jego główną żoną. Mhm. Natomiast pozostałe kobiety też są tam. Mhm. Jak się czujesz w tym otoczeniu tych innych jego żon, tych kobiet? Chociaż jesteś jedną z głównych tych żon. Jak się czujesz w tym otoczeniu? Czy jest to normalne w tych czasach? Normalne, ale... Nie czuję się z tym za dobrze. Nie czuję się z tym za dobrze. Mhm. I teraz czy... Czuję walkę, że te kobiety też walczą o niego. A kobiety walczą o niego? Mhm.
To teraz ty wiesz, czy byłaś matką jako Nefertety? Miałaś potomstwo? Tak. Tak? To opowiedz o swoich dzieciach. Trzy córki miałam. Mhm. Dobrze. To teraz zobacz to miejsce, gdzie żyłaś jako Nefertety. Będzie ci pokazane, ty tylko obserwujesz. I teraz zobacz, co to jest za miejsce. Są już tam piramidy? Tak, są piramidy. Opisz te piramidy, ile ich jest? Ja widzę dwie. Dwie? Masz informację, jak powstały te piramidy? Ja słyszę, że... Głośno, proszę. Że to jest technologia dźwięku. Technologia dźwięku? Dźwięku. A skąd się ta technologia wzięła? To przyszło z kosmosu. Z kosmosu? Mhm. No twój mąż... Echnaton. Czy jest dobrym mężem dla ciebie? Tak. Czy on rozmawia z tobą o różnych sytuacjach, jakie tam zaistniają, czy o kosmosie? Czy rozmawia z tobą? Tak. Dobrze, kto was odwiedza? Jeżeli mówisz o kosmosie, czy odwiedza was ktoś? Ja mam odczucie, że to przybywają różne cywilizacje, ale to tylko odczucie takie, że ktoś nas odwiedza. Że ktoś nas odwiedza. Ktoś was odwiedza. Przybywają. Dobrze. Czy masz informację, w jakim celu te piramidy są? Przez tą specjalną technologię zbudowane. Czy tłumaczy ci tobie twój mąż, po co to jest? One kumulują energię. Kumulują energię? I do czego ta energia potrzebna? Twój mąż tobie... opowiadał, te informacje masz w sobie. Do czego ta energia jest potrzebna? Informacje się w tobie teraz otwierają z tamtych czasów, z tamtej przeszłości. Do czego te energie się kumulują? Do czego jest potrzebna ta energia? Ja słyszę zakotwiczenie światła w ziemi. Zakotwiczenie światła w ziemi. Czy to zakotwiczenie światła w ziemi, czy jest powiązanie z całym kosmosem, z uniwersum? Czy to tylko o tą planetę Ziemia chodzi? Szczególne znaczenie dla Ziemi. Tak? Ale też wpływa na kosmos. Wpływa na kosmos. Ale szczególnie to jest potrzebne dla Ziemi. Mhm. Ty jako Nefertety, co nosiłaś na głowie? Jakie ozdoby miałaś? Taką czapkę, taki coś takiego na głowie mam. Do czego to służy? Jest to ciężkie?
To nie jest ciężkie, ale to przykrywa moją głowę. Tak? Ponieważ miałam nienaturalny kształt czaszki. A miałam większą czaszkę, która była tak o. Spokojnie, spokojnie. Miałaś większą. Miałam dużą czaszkę z tyłu, taką rozszerzoną do tyłu. Mhm. Co to za przyczyna? Czy wiesz, dlaczego tą czaszkę taką miałaś do tyłu rozszerzoną, wydłużoną i rozszerzoną? Dlaczego? Czy to było normalne? To było powiązane, to jest powiązane z tą, z kim, skąd przyszłam. Skąd? To teraz wiesz, skąd przyszłaś? Przychodzi mi inna cywilizacja. Inna cywilizacja? To nie urodziła się na Ziemi? Nie. Jak przybyłaś? Informacje teraz się otwierają. Jak przybyłaś na Ziemię? Ile miałaś lat? Mi przychodzi numer 5. 5 lat. 5 lat? Tak. Nie wiem dlaczego 5. Kto, jak przybyłaś na Ziemię? Ty teraz wszystko wiesz, pamiętasz wszystko. Z innego wymiaru. Z innego wymiaru? Dobrze, jak to się stało? Ta podróż na Ziemię jako 5-letnia dziewczynka, jak to się stało? Kto ciebie przysłał na Ziemię? Dlaczego? Wiem, że miałam szerzyć światło na Ziemi. Że miałaś szerzyć światło na Ziemi? Tak. Czy o tym wiedział twój mąż, ten Echen? Tak. Wiedział tak. O tym? Tak. Czy on wiedział o tym poprzez kontakty z tymi cywilizacjami, które miał? Czy ty mu zostałaś obiecana? Tak. Czy inaczej, czy poświęcona jemu? Czy właśnie to światło miałaś szerzyć? Ten związek do czegoś był potrzebny. Nas to... dwojga. I on... Do szerzenia światła, tak słyszę, że do szerzenia światła. Do szerzenia światła, czy to jest? Na Ziemi. Czy to związane było też z tymi piramidami? Twoje przybycie? Nie. Czy z tej cywilizacji, jak no z twojej cywilizacji, czy takich istot przybyło więcej na Ziemi? Nie w tym czasie. To teraz ja będę odliczała od 5 do 1. Ty cofasz się, zanim przybyłaś na Ziemię. Cofasz się tam do twojej cywilizacji, zanim zostałaś wysłana na Ziemię. 5, 4, 3, 2, 1. Teraz. Rozejrzyj się, gdzie jesteś, jako mała dziewczynka, zanim zostałaś na Ziemię wysłana. Gdzie jesteś? Widzę się na łące. Widzisz się na łące? Tak, mam kręcone włosy, białe kręcone włosy. Masz białe kręcone włosy? Mhm. Pomacaj twoją głowę. Masz loki? A jak czaszka wygląda? Nie umiem tego powiedzieć. Nie umiesz tego powiedzieć? Mam tylko odczucie, że mam te loki, jestem blondynką i mam białą sukienkę. Masz białą sukienkę, masz białe loki, ale nie możesz twojej głowy określić, nie, tak? Nie. Dobrze, nie szkodzi. To teraz ty wiesz. Masz tam rodziców? Ja widzę anioły. Widzisz anioły? Widzę jednego dużego anioła, stoi przede mną. Dobrze, to ja witam tego anioła serdecznie. Teraz porozmawiamy. Witam serdecznie ciebie. Czy ten anioł odbiera moje słowa?
mogę rozmawiać z tym aniołem? Tak. Tak? To dziękuję za to. Ja poproszę, gdzie jest, co to jest za miejsce, gdzie teraz Kasia się odnalazła jako mała dziewczynka? Co to jest za miejsce? Czy to jest jakaś przestrzeń, czy to jest planeta? Co to jest za cywilizacja? Czy dostaniemy odpowiedź? Ja słyszę tylko cały czas koło czego i niebo. 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 Mhm. Dobrze. Przychodzi do tego momentu. Dobrze, niebo. Piąty wymiar. Piąty wymiar. Piąty wymiar. Mhm. To znaczy, że to jest świat duchowy, tak? Rozumiem? To teraz. Dlaczego ta dziewczynka będzie wysłana na ziemię jako Nefertiti? Poproszę o odpowiedź tego anioła. Kto o tym zadecydował? Bóg. Stwórca. Stwórca. Mhm. Szerzyć miłość. Szerzyć miłość. Masz. Dobrze. Co się dzieje? Co się dzieje? Spokojnie. Spokojnie. Ja wiedziałam, podświadomie wiedziałam, że to nie będzie łatwe. A wiedziałaś, że to nie będzie łatwe zejście na ziemię? To nie będzie łatwe. Wiedziałam podświadomie, co mnie tam będzie czekać, że będą trudne doświadczenia. Ale wiedziałam, że też będą piękne doświadczenia. Że będzie dużo miłości, a równocześnie wiedziałam, że nie będzie łatwo. Że coś się wydarzy. Mhm. Że coś się wydarzy. Że coś się wydarzy, ale nie wiedziałam co. Dobrze. Kto tą. Dlaczego musiałaś zejść? Czy to, dlaczego? Kto ci zaproponował to zejście? Ty wiesz o tym. Stwórca. Stwórca. Mhm. Tam, gdzie jesteś w tej chwili, jako ta. Widzisz siebie jako dziewczynka w pięknych białych lokach. Czy masz kontakt ze Stwórcą? Tak. Jak się kontaktujesz? Ja widzę oko. Ja widzę oko i teraz to oko też stoi przede mną. To oko, co wie jest... i widzi wszystko? Tak. To ja teraz się pytam tego oka, kim jest istota, która dzisiaj nazywa się Kasia, tam w rzeczywistości, jaką rolę spełnia? Uczy kochać. Uczy? Kochać. Uczy kochać. Mhm. Szerzyć miłość. Szerzyć miłość. To teraz dochodzimy do tego momentu, jak ty będziesz schodziła na ziemię w specjalnej misji, którą znasz, wiesz, że będzie ciężka, ale bardzo ważne zdarzenie będzie. I teraz ja pstryknę i ty schodzisz, mówisz, gdzie schodzisz, w jakie ciało. Teraz. Co się dzieje? Ja mam uczucie, że jestem w ciele starej kobiety. Że jesteś w ciele starej kobiety? Starej kobiety w Łachmanach. W Łachmanach? Tak. W jakim kraju to jest? Anglia. Anglia? Tak. To nie zeszłaś do Egiptu wpierw? Nie. Pierwsze twoje zejście było do tam, w to miejsce, w to... Ja mam takie odczucie teraz, jak mówisz. To było twoje pierwsze zejście, czy to było twoje pierwsze zejście w ciało cielesne, fizyczne, na ziemię? Ty masz te informacje? Słyszę, nie. Nie. To teraz... Jeszcze raz. Ja cię cofam
do wcielenia Nefertety, powracamy, zostawiamy tą starą kobietę w Anglii i robimy przeskok, znowuż jest w ciało. W Egipcie, jest Nefertety. Dobrze, jesteś Nefertety. Dobrze, to teraz przez tą zniekształconą czaszkę, którą ty miałaś, czy ty się urodziłaś z ziemskiej kobiety, czy zostałaś przeniesiona? Jak to się stało? Z ziemskiej kobiety. Ziemskiej kobiety. Czy ta deformacja twojej czaszki, czy była jakimś zaskoczeniem tam dla twojej matki, czy... Nie, nie było. Nie było? Nie. Czy ta czaszka ci rosła cały czas, się rozrastała? Z biegiem czasu, z biegiem lat. Z biegiem lat się rozrastała? Ale ona nie była zaskoczeniem, bo dużo dzieci miało takie czaszki. Dużo dzieci miało takie czaszki? To teraz ja zapytam, ty masz te informacje jako Nefertety, czy te właśnie dzieci, które się rodziły z tymi dużymi czaszkami, a czy były problemy w ogóle przy porodach takich głów z takimi czaszkami? Nie? Nie. Nie? Dobrze. To ja się pytam, ty wiesz jako Nefertety, czy te właśnie, czy to było spowodowane z jakimiś genetycznymi manipulacjami jakiejś cywilizacji? Tak, słyszę, tak. Tak? Czy zaczęło się to od wtedy właśnie, czy już wcześniej jakieś manipulacje były? Wcześniej. Wcześniej. Do czego miały służyć właśnie te manipulacje? Na czaszkach się okazywało. Czemu miało to służyć? Ty masz te informacje, już jako dorosła kobieta, ty wiesz. Coś z kodem DNA, ale nie wiem. Z kodem DNA? Czy Echan to tak samo miał taką czaszkę, tak, jak ty? Tak. Też miał taką czaszkę? Tak. Aha, dlatego żeście nosili te przykrycia głów? Dlaczego żeście te przykrycia? Czy to było nieprzyjemne, ten wygląd tych czaszek, czy dlaczego to tak było? Dlaczego te przykrycia? To ani nie było nieprzyjemne, po prostu przykrywali w ten sposób tą czaszkę. A słyszę, że dla ochrony. Dla ochrony? Dla ochrony. Dla ochrony. Czy na tych czaszkach, czy rosły włosy? Nie. Czy też egipski naród tam, czy wszyscy mieli, biedni i ci z tych wyższych sfer, powiedzmy, czy też mieli takie czaszki, czy to tylko określone? Określone. Określone było tylko grupa ludzi? Tak. I no właśnie, ta określona grupa ludzi z tymi czaszkami, jakie pozycje mieli? Wysokie pozycje. Czy to chodziło o też rozwój umysłu? Nie, to nie było związane z umysłem. To byli przybysze z innej cywilizacji. To była inna cywilizacja. Teraz tak, to była inna cywilizacja, o co chodzi? Która te eksperymenty robiła? Czy te czaszki mieli? Ci ludzie, którzy przybyli z tymi czaszkami, oni byli z innej cywilizacji. To nie byli ludzie, którzy byli, oni się urodzili na Ziemi, ale tak naprawdę przybyli z innej cywilizacji. To jest coś takiego, że oni się urodzili w ciało, bo urodzeni byli przez ludzi, ale tak naprawdę pochodzili z innej cywilizacji. To ja się zapytam, czy zarodki tej cywilizacji były wkładane u ziemskich kobiet? Tak. A dlaczego?
Czemu miały służyć właśnie ta cywilizacja? Co rozwojowi. Rozwojowi. To dlatego ta cywilizacja komunikowała się z tymi ludźmi, z tymi czaszkami. Teraz ty to widzisz, jakiej wysokości byliście? Ty jako Nefertety? 3 metry. Do 3 metrów? 3 metry. 2 albo 3 metry? Tak, wysocy, bardzo wysocy. Wysocy. Jak ten naród, te Egipcjanie, jak reagowali na was? Jakie to było normalne. Normalne? Tak. Czy ten Echnaton, czy był dobrym władcą dla ludzi? Tak. Tak? Tak. Ale on był dobry na początku, ale potem się coś stało. Dobrze, to teraz chodzimy w ten moment, co się stało. Jak Echnaton się zmienił, doszło do jakiejś zmiany w nim. I ty to wiesz, jako jego żona Nefertyty, ty wiesz. Wchodzisz w ten moment, informacje masz w sobie, co się stało. Jaka była przyczyna? Ja odczuwam, że... Tak? Że zagubił tą miłość w sobie. Przestał czuć miłość w sercu. Dobrze, ale z jakiej przyczyny przestał czuć miłość w sercu? To za przyczyna. Poprzez jakieś kontakty zmienił się? Tak, tutaj coś miała ciemna strona. Wpływ? Wpływ. A ciemna... Było mu coś obiecane. Było mu coś obiecane? Tak. To teraz ty widzisz tą ciemną stronę, w jakich postaciach oni tam przybywali. Ty jako żona to wiesz wszystko. Miałaś też wysoką pozycję na pewno. Jak byłaś jego też doradczynią. Ty wiesz, opisz, co to za cywilizacja tych ciemnych. Przychodzi mi słowo szarzy. Szarzy? Tak, ale nie wiem. Powierzę. Ja wiem, że mogą być. Ja to wiem, że mogą być dobrzy i mogą być źli. Ty to wiesz, że są szarzy, dobrzy i źli, tak? Ja to wiem, ale czasami przychodzi mi słowo szarzy. Dobrze, te piramidy dobrzy czy źli budowali? Dobrze. Dobrze. I tam mówiłaś, że widzisz 2 piramidy, tak? Widzę 2. 2. Czy ci wiadomo, kto zbudował tą 3? Informacje masz, bo to już to jest przeszłość. Czuję, że to nie ci sami, ale nie wiem kto. Ktoś inny, ale to dobrze czy źli zbudowali tą 3? Przychodzi źli. Źli? Przychodzi źli. Aha. To ja się ciebie teraz pytam, ty tam jesteś jako Nefertyty. Czy tutaj z tych energii, z tych osób, które tutaj są w Centrum Harmonii, czy przy tobie, czy znasz, czy jakaś energia jest tamtych czasów tobie znana? Mhm. Kim był? Widzisz tą energię. Kim był? On był, po angielsku, jak to było, list. To był taki
To nie, nie ksiądz, tylko taki kapłan. Kapłan? A był kapłanem? Dobrze, wzruszenie w tobie było. Jakie, kim był ten kapłan dla ciebie? Głośno. On był bardzo oddany, bardzo... Tobie? Tak. Tylko tobie? On był nam oddany, ale potem stracił zaufanie do mojego męża. Dobrze. Natomiast czuję taką ogromną miłość od niego też. Dobrze. To teraz ty wiesz, to jest przeszłość. Tylko, to są tylko wspomnienia. Czy dzisiejszy tutaj jako energia, jako kapłan, tam w tym czasie, jak ty byłaś Nefertety, czy byliście kochankami? Tak. Czy miało to wpływ na twoje dalsze istnienie jako Nefertety? Słyszę, że tak. Spokojnie, 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 rozglądaj się, tam jesteś, rozglądaj się, informacje się cały czas napływają, coraz bardziej się otwierają. Mhm. I teraz, czy ten kapłan, jakie miał imię, jak do niego się zwracałaś? Pływa do ciebie. Zwracała się do niego, rozmawiałaś z nim. Byliście kochankami. Jakie imię go? Nie wiem, dlaczego cały czas słyszę Tor. Tor? Tor. Tor. Dobrze. Zostajemy przy tym. Tor. Dobrze. Teraz... Ty wiesz, masz te informacje, czy ten kapłan Thor odwrócił się od twojego męża Faraona, bo znał prawdę, co się stało? Tak. Tak. Mhm. To znaczy, że ten Faraon sprzedał swój naród? Tak. W zamian za coś, co mu obiecano. Czy tak. To, co mu obiecano, dostał od tej ciemnej cywilizacji? Od tych złych? Czy on to dostał? Ja słyszę śmierć. Śmierć dostał. Mhm. Dobrze. To teraz ty też wiesz, co chcieli, ta zła cywilizacja, co oni chcieli tutaj na ziemi, że on po prostu dał się wrobić w ten kontrakt. Dlaczego? Co oni chcieli zrobić tutaj na ziemi? Czy zrobili? Udało im się? Słyszę słowo światło. Chodziło o światło. O boskie światło, o światło. Chodziło, to była walka o światło, o boskie światło? O światło. Czy chodziło to też o te piramidy? O te dwie? Słyszę tak i nie. Tak i nie. Czy to oni zbudowali też tą trzecią piramidę, która tak. po prostu miała wpływ na te dwie pierwsze? Ja słyszę zakłócenia. Zakłócenia. Czy ty masz informację, jak ta trzecia piramida, która została wybudowana, która ma zakłócać tym dwoma, jak się nazywa dzisiaj? Ty wiesz, jako Kasia, ty wiesz, bo to masz te informacje w sobie. Ja nie wiem, ja słyszę Cheops, nie wiem, co to jest. Cheops. Cheops. To jest ta, która zakłóca? Cheops. Takie słowo przyszło, Cheops. Aha. Dobrze. Teraz. Opowiedziałaś, że masz trzy córeczki, tak? Co się stało z twoimi dziećmi? Zostały zabite. Zostały zabite? Tak. Kto zabił twoje dzieci? Choroba. Choroba? Tak.
Co to jest za choroba? Cholera. Cholera panuje? Tak. To się jeszcze stało, jak twój mąż też żył? Tak. Tak? Nie mogę mnie ochronić. Przed czym ochronić? Przed tą zarazą. Skąd ta zaraza się wzięła? Ona przyszła z... To było rozprzestrzenione przez powietrze. Było rozprzestrzenione przez powietrze, przez tą obcą cywilizację. A to obca, to jest ta źli, oni... Ci źli co przyszli, to co obiecali, oni rozprzestrzeniali przez powietrze. Dobrze, jak oni to robili przez powietrze, czy jak to się działo? Jak mam to zrozumieć? Tego wirusa oni rozpylili, ja czy... Ja słyszę rozprzestrzenianie, rozpylanie. Rozprzestrzenianie, rozpylanie. To teraz ty widzisz ten moment, jak to się dzieje. Przyglądaj się, spójrz do góry i ty to widzisz. Czym rozpylają? Ja widzę jakieś urządzenie, jakąś... Tak? Jest jakaś... jakieś rurki i przez te rurki to jest rozpylane... Rurka na końcu ma takie sitko i przez to przechodzi, jest rozpylane coś. Gdzie ta rurka jest? W powietrzu czy gdzie? Ja widzę to w powietrzu. W powietrzu, tylko ta... Ja widzę tą rurkę, rurka w powietrzu, na końcu takie sitko i przez to rozpylane są. Czy to się... Tak? I tak jakby takie promienie energetyczne, w formie energetycznej, to było w formie energetycznej rozpylane. W formie energii. Czy to się stało po tym, jak twój mąż, ten faraon, jak on się tam zadał z tymi ciemnymi, to było po tym, czy to było przed tym? Po tym. Po tym? Po tym. To oni po prostu chcieli zniszczyć wszystkich tam, tych? Tak, tak. Czy kapłani byli? Oni byli sprzedani, tak. Większość z nich była sprzedana. Była sprzedana? To ja jeszcze się zapytam, ty wiesz, jako Nefertyty, znasz dzieje Egiptu, dynastii przed tobą? Zanim zostałaś żoną faraona. Czy on ci poinformował o tym, czy miałaś dostęp do informacji, żeby znałaś, jak dynastia faraonów była? Powtórz pytanie. Czy jako Nefretete, jako już żona tego faraona, czy miałaś dostęp do informacji dynastii faraonów poprzednich, tych władców w Egipcie? Ja słyszę, nie interesowałam się tym. Nie interesowałaś się? Nie. Czy umiesz pisać, czytać? Tak. Tak? Co to jest za pismo? Skąd to pismo jest tam, co jest? Ja słyszę hieroglify. Hieroglify, tak. Umiesz to czytać? Tak. To teraz te hieroglify są tam w piramidach, czy w środku? Byłaś tam już w środku jako Nefretete? Tak. Byłaś? Były już te, kto te hieroglify tam robił? Pisał? Czy jak to było robione? Ja słyszę inne cywilizacje. Inne cywilizacje. Czy znasz znaczenie tych napisów tam? Słyszę, że znam. Znasz. To teraz otwiera ci ta informacja i wkrótce tylko tak opisz, co za informacje zostały zostawione jako hieroglify. Liczę do trzech. Informacje się otwierają, bo ty je masz w sobie. Raz, dwa, trzy. Co za wiadomości zostawiły inne cywilizacje dla ludzkości tam jako hieroglify? Ty umiesz czytać? Dowiedziałaś się? Dzieje Ziemi. Dzieje Ziemi? Czy jest coś też do przodu opisane, czy to tylko do tego momentu
jak zostało to napisane. Do tego momentu te opisy były. Słyszę o Lemurii. Nie wiem, dlaczego Lemuria mi cały czas w głowie. O Lemurii? Jest tam opisane? Opis Lemurii. Opis Lemurii. Czy tam też był opis? Ty masz te informacje, tam spoglądasz, czytasz, czy sama czytasz te napisy, czy ktoś ci tłumaczy? Ja dotykam i wiem. Ty dotykasz i wiesz. Mhm. Czy też o Atlantydzie? Czy już coś jest tam o Atlantydzie? Tak. Tak? Ale bardziej jakoś, nie wiem dlaczego bliższa mi, pojawiło się pierwsza Lemuria. Lemuria, mhm. Ma znaczenie. Teraz wiem, że ta podróż jest bardzo daleka, głęboka i o ten napływ informacji nie chcę przesilić Katarzyny i jej ciała. Ja tylko dojdę do momentu właśnie o tym piśmie. Czy to pismo zostało, które tam te hieroglify, to wymyślił człowiek, czy nie wymyślił, tylko rozpowszechniał człowiek, czy te pismo, jakie znaki, czy zostało skądś przeniesione? Z innej cywilizacji? Inne cywilizacje. Inne cywilizacje. Mhm. I nauczały ludzi czy odczytywać, tak? Tymi znakami. Mhm. Dobrze. Czy twój mąż, w sumie, ty jesteś jego żoną, jeszcze dojdziemy do momentu, jeszcze jak on tam byliście wszyscy razem, on był z kobietami, ile w sumie był ojcem dzieci. Ile dzieci miał w sumie? Wszystkie? Pojawia mi się 8. 8? Tak. Czy ktoś po nim przejął dynastię? Tak. Kto? Słyszę Tutenchamon. Tutenchamon? Tak. Czy wszystkie te dzieci, tak, twoje córki, czy miały jakieś zmiany też genetyczne? Tak. Jakie? One miały też takie głowy długie. Długie głowy miały? Czy to były inteligentne dzieci? Tak. Czy wszystkie dzieci były po prostu, nie miały jakichś zmian cielesnych, jakichś, oprócz tego innych, jakieś zniekształcenia czy upośledzenia? Nie słyszę, żeby dziewczynki miały jakieś upośledzenia. O dziewczynkach. Dobrze. Przeskakujemy ten moment, jak twoje dzieci umarły. Czy tam macie jakichś medyków, którzy potrafią leczyć, operować? Tak. Kto ich nauczył? Skąd tą wiedzę mają? Skąd ci medycy w tamtych czasach, jak żyłaś ty jako Nefertety, mają wiedzę o operacjach, czy mają narzędzia do tego? Ja widzę, jak oni to rękami robią. Rękami robią? Skąd mają tą wiedzę? Ty wiesz, jako władczyni tam? To przyszło jakby z wyższych wymiarów. Tutaj widzę, ja widzę światło, ja widzę, że oni leczyli światłem, że... To są istoty z wyższych wymiarów, które się wrodziły w ciała ludzkie? Niekoniecznie, ale ta wiedza jest im dostępna. Jest im... A, mogły otrzymać tą wiedzę, bo mieli serca otwarte. Ci, którzy leczyli światłem,
ci, którzy leczyli światłem, którzy leczyli wysoko, którzy znali tą technologię. Mhm. Ta wiedza była im dostępna, dlatego że mieli otwarte serca. Telepatycznie? Tak. Czy spotykali się też z tymi innymi cywilizacjami oprócz tego? Nie. Mhm. Nie. To teraz ja zapytam się, ty wiesz jako Nefertete, ja tam, czy odczuwasz energię dzisiejszego Stefana? O, od razu w sercu, tak. Tak, mam ciepło koło serca. Kim jest ta istota tam? Ja go widzę tam teraz. Tak? To opisz. No tak, ja go widzę jako dzisiejszego Stefana, tego, którego widzę dzisiaj, ale widzę, że on tam jest. On jest w takiej grocie. Tak. O, przez sufit spływa, przez otwór w suficie spływa światło. To światło jest bardzo, to jest światło jakby z innego wymiaru, światło stwórcy, to jest światło, które leczy, które, ponieważ on miał bardzo otwarte serce i głośno. Miał otwarte serce i pełen miłości, więc ta wiedza była mu dostępna, mógł leczyć w ten sposób. To nie jest wiedza żadna ziemska, którą możesz się nauczyć, mógł się nauczyć z książek. Ta wiedza po prostu, on ją miał w sobie. I on tam jest i ludzie kładli się na takich, cokołach. W takich grotach, takiej grocie. I poprzez górę, poprzez sufit spływa światło na nich. Mhm. Spływa światło na nich. W ten sposób byli leczeni. Czy dlatego dzisiejszy Stefan powtarza misję? Że on musi być w takim ciele. On musi być w takim ciele, dlatego że jest przez to bardzo dobrze chroniony. On ze swoim pięknym sercem jest chroniony, nie może być nikt go nie może zaatakować, bo on jest jakby, on jest niewidzialny dla tych, dla których ma nie być widzialny. On po prostu jest. Tam jako Nefertete. Ty masz informacje o tamtej, o tej istocie tam, o tej energii. Znasz tą energię tam, tak? Stefan, tak. Tam w Egipcie. Tak. To teraz ty jako Nefertete, jako specjalna istota, to ja zadam pytania i ty przez ciebie informacje przepłyną. Czy energia dzisiejszego Stefana kiedyś, czy on był jakimś wysłannikiem z Ziemi, który ma spotkania w kosmosie? Się udawał? Tak. Tak. On miał taką zdolność, ale u niego on jest jedną wielką miłością. On jest jedną wielką miłością i ta miłość, on ma ten dar. I mógł się komunikować, i mógł leczyć, i może leczyć teraz, dlatego że jego serce jest tak otwarte. Że dlatego ten dar mu jest dany i on go ma w sobie. Bezgraniczna, po prostu miłość. W towarzystwie Rafaela. Tak. Dobrze. Teraz chciałam, dziękuję za te informacje. Są ważne, bardzo ważne informacje też.
To teraz? Jego pokora. Jeszcze chciałam Ci powiedzieć, bo ja to czuję po prostu. Jego pokora, jego oddanie, jego... Przed tym, co robi. To, co robi. Mhm. Oddanie, pokora, miłość. Taki po prostu czuję, takie chylić czoła, wiesz, po prostu kłaniać się przez tą osobę. Przed jego wielkością, wiesz. On tutaj jest, żeby tak samo, on jest, żeby leczyć, ale żeby leczyć ludzkie serca, żeby przekazywać tą nieograniczoną miłość boską. Ty wiesz, jak o Nefertyty? Czy właśnie ta istota, ten medyk duchowy, który boskim światłem leczył ludzi w tej grocie, czy on został zabity? On odszedł. On odszedł, dlatego że skończył się jego czas. On odszedł z ciała, ale to było tak jakby, wiesz... Ja nie czuję i nie widzę, żeby on został zabity. On po prostu zostawił to ciało. On wiedział, że to ciało musi go opuścić. Ja widzę, jak on przechodzi przez ten sam jakby tunel światła. Dobrze. Przechodzi do góry. I teraz jako Nefertyty, ja Cię do przodu popycham i Ty widzisz, co się dzieje z Twoim mężem. Czy twój mąż długo żył? Kto pierwszy odszedł, ty czy on? Ty wiesz to. Ja słyszę, że ja odeszłam. Dobrze, dochodzimy do tego momentu. Jak przychodzi twój czas odejścia z tego ciała jako Nefertyty? Teraz ja odliczam od 3 do 1 i zbliżamy się do tego momentu. 3, 2, 1, raz. Opisz, gdzie jesteś, co się dzieje i dlaczego będziesz odchodziła z twojego ciała. Przyszedł ten czas. Ile masz lat? 45 lat. Dobrze. Dlaczego, jeszcze młoda kobieta jesteś, dlaczego dochodzi do twojej śmierci, do opuszczenia? Nic więcej nie mogłam zrobić. Nic więcej nie mogłam zrobić? Nie mogłam zrobić. Skończył się mój czas, bo już więcej nic nie mogłam zrobić. To skończył się twój czas, bo już nie miałaś nic więcej do czynienia, po prostu? Tak. W jaki sposób to się stało, że to jest taka przyszła nagła starość, czy choroba, czy co to przyszło? Słyszę chorobę. Choroba? I teraz popatrz się na twoje ciało, gdzie leżysz, gdzie jesteś? Krótko przed odejściem. Ja słyszę, widzę, że leżę na ziemi. Mam dalej tą czapkę na głowie. Na ziemi leżysz? Chcę, że leżę na ziemi. Leżę na boku, na lewym boku. Na ziemi? To znaczy, jesteś w jakimś pomieszczeniu, czy na dworze to mam jest? Mam poczucie, że to jest taka grota. W grocie? Jestem gdzieś schowana, gdzieś jestem w jakiejś jaskini. A ktoś Cię schował? Ciebie ktoś schował? Ty wiesz, czy Ty sama tam poszłaś? Nie, ja sama się schowałam, ukryłam się. Dlaczego się ukryłaś, Ty wiesz? Żeby nie być schwytaną i złapaną? Tak. Ukrywam się. Tak. To ktoś Ciebie chciał zabić? Tak. Kto Cię chciał zabić? Ciemna strona. Ciemna strona? Tak. Dlaczego? Za dużo wiedziałaś? Tak. Za dużo informacji. Za dużo informacji? Czy w tej chwili, jak uciekasz tam do tej groty, czy wiesz, że Twój mąż jest też w niebezpieczeństwie? Ja o to w tym momencie nie dbam. Nie dbasz o to? Nie. Mhm. I dobrze. I teraz leżysz w tej grocie. Jakaś choroba Ciebie dopadła, tak?
Du kannst hier ja darüber. Takie przychodzi, ja już nie chcę żyć. Ty już nie chcesz odejść. Chcesz odejść? Dobrze. I teraz czujesz, jak zaczynasz opuszczać twoje ciało. Obserwuj, z którego miejsca w twoim ciele odchodzisz. Przechodzisz. Przez które miejsce? Głową. Mhm. I teraz się patrzysz na to twoje ciało. Jakie masz odczucie? Bardzo zmęczona. Zmęczona? Bardzo zmęczona i takie wysuszone. Takie wysuszona się czujesz? Czuję się taka w ogóle kompletnie brak. Czy to życie było dla ciebie spełnione, czy nie? I tak, i nie. Ono było spełnione pod jedną... Głośno. Ono było spełnione pod... Z jednej strony spełnione, a z drugiej wiedziałam, że mogło się potoczyć inaczej. Że to, co się wydarzyło, ja wierzyłam, że mogę zmienić bieg wydarzeń. Ale tak się nie stało. Aha. Dobrze. I teraz zobacz, gdzie idziesz, gdzie odchodzisz. Ktoś ci oczekuje? Tak, ja widzę oko, że idę. Oko na ciebie czeka? Tak, oko na mnie czeka. Twój przewodnik duchowy? Tak. Dobrze, i teraz ja mam pytanie. Pytam twojego przewodnika duchowego. Na tym miejscu bym chciała zakończyć podróż informacyjną i wglądową Kasi. Czy możemy to przełożyć na jutro? Dalszą relację tam z tej pozycji duchowej, jak teraz ona już tam odeszła z ciała po Nefrytyda. Czy jest to możliwe? Nefrytyda. Ja słyszę, tak. Tak? Tak. Dobrze. To ja dziękuję serdecznie tobie. Bezius. Dziękuję. Dziękuję za wszystkie informacje, które są bardzo pomocne i mam nadzieję, że dla ludzi też bardzo informatywne to wszystko jest. Także teraz podziękuj się i pożegnaj na ten moment. Kasia? Dziękuję. Bezius, proszę ciebie, żebyś na jutro przygotował od tego momentu, jak Katarzyna tam odeszła z ciała Nefrytydy. Jest to możliwe, tak? Tak. Dobrze, to na jutro się umawiamy. I teraz podaj rękę twojemu przewodnikowi. Oko, poczujesz tą rękę, drugą ręką Jezus. I oni cię odprowadzają do przejścia tu i teraz. I obserwuj, gdzie wracasz. Obserwuj, obserwuj. Mów, co widzisz. Zaczyna pojawiać się ten tunel, który widziałam na początku. Ten spiralny tunel? Tak, ale czuję też ręce, jak ojku, czuję tą jazdę, jak jedziemy gdzieś. Wiesz, czuję wibrację w rękach. Aha. Szybkie zjeżdżanie? Ojejku, ale speed. Jak już będziesz czuła, że stoisz w tym przejściu, to tu i teraz. Dobrze. Jak będziesz miała to odczucie, teraz oddychasz. Teraz oddychaj sobie spokojnie, głęboko, przygotowuję się do przejścia. Tu i teraz. Twoje ciało będzie leciutko zmęczone, ale tym odpoczynkiem. Będziesz się czuła świetnie, wypełniona boską energią. Wszystko z tej podróży zapamiętujesz. Zapamiętujesz, jest tobie pomocne w tym życiu, tu i teraz.
i tam jutro powracamy na to miejsce, jak ciebie odbiera przewodnik duchowy, jak odeszła z ciała Nefertety. Jezus, dziękuję ci za tą podróż serdecznie. Pozdrawiam wszystkich. Wzruszenie masz, co się dzieje? Jakoś odczuwam tą energię znajomą. I tak, wiesz, czuję się jak w domu. Gdzie? Między nimi. Bez Jusa czuję energię ciepła, miłości. Mhm. Dobrze. Zwalnia powoli. Już czujesz tą delikatność tego powrotu. Czujesz to. I przygotowujesz się do przejścia tu i teraz. Za chwilę poczujesz twoje ciało. Energia życia już zaczyna pulsować w twoim ciele. Ciało jest wypoczęte. Czujesz się komfortowo. Jezus, mogę ci zadać pytanie? Tak. Czy tutaj ten organit, który Ania sobie na sercu powiesiła, czy chroni ją przed wpływem ciemnych sił? Ja słyszę, że tak. Mhm. Ale wiesz, co słyszę? Tak. Inny kolor. Inny kolor. Tak. No to sobie inny kolor. Jaki kolor? Zaraz tam jesteś, ty wiesz, to sobie tak. Weźmiesz inny kolor. Coś z niebieskim. Z niebieskim? Z delikatną zielenią. Mhm. Dobrze. Innego. Dobrze. Teraz ty tam widzisz nawet kształt, jaki sobie chcesz tutaj. Ty widzisz tam. Ten kwiat. Mhm. Kwiat lotosu. Symbol centrum harmonii. Dobrze? Dobrze? I już jak będziesz gotowa, to mi powiedz. To przejście. I oddychasz. Oddychasz spokojnie. Oddychasz głęboko. Głęboko oddychasz. I powiesz mi, jak będziesz gotowa. Jestem gotowa. Jesteś gotowa? To pożegnaj się z twoim przewodnikiem duchowym, z Jezusem. Ja was żegnam i do jutra. Dziękuję za świetną podróż, za ochronę Katarzyny i spotkamy się jutro. Pozdrówcie świat duchowy i wszystkie cywilizacje, które sprzyjają nam ludzkości i są przyjaźni w całym kosmosie. Pozdrawiam aż do Stwórcy.